Cześć moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym materiale, który powinien być zatytułowany, a nie mówiłem. Słuchajcie, CSGO, tak jak widzicie już w tytule materiału, ma rekordowe zainteresowanie na Steamie. Model Free to Play działa cuda. To jest artykuł na Gaming Society. Został napisany przez Damiana Jaroszewskiego, żeby nie pomylić, bo chciałem powiedzieć Jaroszyński. Przez Damiana Jaroszewskiego. I słuchajcie, Kiedy CSGO przechodziło na model free-to-play, ja mówiłem, że zainteresowanie będzie, mimo tych głosów, które dochodziły zewsząd, że to łoch, to śmierć CSGO i tego typu rzeczy. Nie, wszyscy gracie. Ci, którzy mieli i ci, którzy teraz mogą pograć za darmo, wszyscy gracie w Counter-Strike'a. Ja też gram, chociaż tylko z botami, ale gram. Dobra, czytajmy ten artykuł. Counter-Strike Global Offensive w ostatnich miesiącach przeżywał trochę gorsze chwile. Zainteresowanie produkcją spadło i konieczny był impuls, który przywróci strzelankę na dobre tory. Tym impulsem okazało się przejście na model free-to-play oraz dodanie trybu Battle Royale, który ostatnio wyskoczył mi z lodówki, wyobraźcie sobie. Otworzyłem lodówki, a tu Battle Royale! Lodówka Battle Royale! Znaczy, chodzi o to, że w święta wszyscy tak rzucili się na żarcie, że trzeba się było nie tłuc. Żartuję oczywiście. Czytajmy dalej. Cofnijmy się lekko w czasie, do lutego 2017 roku. W tym miesiącu Counter-Strike Global Offensive w tym samym czasie grało na serwerach średnio 400-2400 graczy. Był to najlepszy miesiąc w historii gry. Dokładnie 15 miesięcy później liczba ta wyniosła zaledwie 262200 osób. Spadek był znaczący, no prawie o połowę. Ludzie przestawali grać w CSGO, przerzucając się na inne produkcje, głównie z gatunku Battle Royale. Aż przyszedł grudzień i Valve nie tylko wprowadziło własne Battle Royale, ale dodatkowo CS przeszedł na model Free to Play. Jezu, jakie wtedy były głosy o to, że CS umiera, to jest koniec CS-a, nie będę w to grał. I co? I jajco. I ani tak naprawdę gracze, którzy wcześniej zapłacili, nie narzekają na to, że jest więcej cheaterów, bo w końcu za możliwość grania z graczami, którzy już zapłacili za produkcję, trzeba ponownie zapłacić. A ci, którzy grają z graczami darmowymi, to już tam niech się kipią we własnym sosie, nie? No to działa, to działa, to bardzo, bo to był naprawdę bardzo dobry ruch ze strony Valve. Jak to zadziałało? Okazuje się, że bardzo dobrze. W grudniu 2018 roku w CSGO zagrało aż 20,5 miliona unikalnych graczy. 20,5 miliona, kiedy wcześniej, kiedy ten był płatny, w najlepszym okresie było to 402 tysiące, prawie 402,5 tysiąca. Więc mamy 20 milionów. Dokładna liczba to 20 535 709 osób. No to się nazywa sukces, moi drodzy. To podobno najlepszy wynik w historii gry i zarazem podwojenie rezultatu z listopada 2018 roku. Poprawę widać także w samych statystykach Steama. Średnia liczba jednocześnie grających osób zwiększyła się z miesiąca na miesiąc o ponad 27,5%. Model free-to-play okazał się strzałem w dziesiątkę. Należałoby jednak zadać sobie pytanie, to chwilowa fascynacja nowym trybem czy moda, która potrwa dłużej? Trudno w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie, ale jestem pewien, że free-to-play i Battle Royale to za mało, aby zatrzymać graczy na dłużej. Tym bardziej, że ci najwierniejsi nie są zadowoleni. Potrzebne są kolejne zmiany i poprawki. Wszyscy od dawna czekają na silnik Source 2, czy nawet nową operację. 2018 rok był pierwszym bez operacji w CSGO. Valve musi wykorzystać zwiększone zainteresowanie grą i ruszyć z kopyta. Inaczej zainteresowanie znowu zacznie spadać. Ale według mnie nie bardzo. Wszyscy lubią Counter-Strike'a. Zobaczcie, jak popularny do tej pory jest Counter-Strike 1.6, który gra naprawdę masa ludzi, który ma swoje oddzielne turnieje po dziś dzień. A chyba jedynym, co blokowało popularność CSGO, była właśnie cena. To, że nie każdy mógł zagrać.
Nie była to cena, co prawda, jakaś wygórowana z górnej półki, ale i tak na grę free to play rzuci się znacznie, znacznie więcej osób. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jak myślicie, chwilowa fanaberia, czy może moda na Counter-Strike'a wróci? Na wasze komentarze czekam w sekcji komentarzy, no to byłby idealny tekst. Sekcja komentarzy jest do waszej dyspozycji. Jeżeli film wam się podobał, to łapkujcie w górę, udostępniajcie go, żeby zobaczyła go jak największa liczba osób. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie kanał, zaznaczajcie dzwoneczek. Odwiedzajcie też nasze grupy na Facebooku, do których linki macie w opisie, ponieważ na YouTubie nie zawsze pojawiają się informacje o nowych filmach, które wstawiam. Ja za wasz dzisiejszy czas bardzo, bardzo serdecznie już dziękuję i do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się!